Dzień dobry Państwu. Witamy w programie, w którym prezentujemy sprzęt firmy Braun. Trimmer to mój najnowszy nabytek. Design Edition to jest na stulecie firmy w takim przepięknym etui, bardzo gustownym. Z tego względu między innymi zdecydowałem się na ten sprzęt, ponieważ opakowanie wzbudza we mnie pozytywne emocje, no i jest, myślę, wyjątkowym, znakomitym wręcz dopełnieniem do tego, co w środku. A w środku, no, dokonamy takiego małego unboxingu. Oto właśnie to pudełko, a kryje się w nim następujące urządzenie. Uwaga, uwaga, uwaga. O, jest trimmer. Wyciągnę. Trimmer. W tej chwili jest zablokowany, ale to za chwilę. Z nasadką do góry oczywiście. A nasadka od 11 do 20 mm do włosów. Golarka z folią. Oraz trimmer do precyzyjnego cięcia. Jeśli idzie o sam trimmer, wykonanie wysokiej jakości z blokadą włączania i wyłączania, odbywa się to poprzez naciśnięcie przez 3 sekundy przy tego właśnie tutaj przycisku on-off. Może pokażę. Teraz jest tak. A teraz zablokujemy. Piknęło i jest teraz blokada. Mamy tutaj precyzyjny wybierak długości. Możemy wybrać na 1, 1,5, 2 mm, 2,5, 3. Tak więc co pół milimetra możemy wybierać sposób golenia. Grzebień wyciągany. I oczywiście głowica trymująca, którą możemy wyjąć. W pełni metalowa, to jest stal nierdzewna wysokiej jakości. O, wyciągamy głowicę. No i oczywiście możemy podłączyć na przykład golarkę z folią. Tak, cyk. O, na przykład. I teraz mamy golarkę z folią. Wyciągamy, podłączamy inny element. Zablokowany jest teraz. I możemy użytkować. Proszę bardzo. Centralna głowica. Ta, którą testowałem na samym początku. No, mamy również grzebień 11-20 mm. Także zakładamy. Możliwość założenia. Proszę bardzo, założony. No i oczywiście regulacji. Tu jest podziałka. Na tej podziałce mamy od 1, tu jest później 11 do 20 mm. To też wyciągamy. Zakładamy grzebień podstawowy. No i oczywiście wszystko chowamy do tego pudełka, które tak bardzo mi się podoba. Trzeba przyznać, że producent wykonał kawał dobrej roboty. Przyjemnie się z tego korzysta. Bardzo dobrze zrobione opakowanie, etui. Chowamy trimmer. Możemy go zamknąć i bezpiecznie przewozić. Na co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę? Chciałbym zwrócić uwagę również na to, że to pudełko jest dosyć, etui jest dosyć solidne, czyli trudno jest zdusić w nim sprzęt. Ta sztywność powoduje, że zapewnia to wysokie bezpieczeństwo podczas transportu. Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy obejrzeli film o nowym trimmerze. Domagały. Do usłyszenia.